Pokój numer 206. Biuro. Do pokoju wchodzi się z korytarza przez drewniane drzwi, pierwsze z prawej. Pomieszczenie ma 4 metry długości i 3 metry szerokości. Drzwi ulokowane są przy krótszej ścianie. Znajdują się tutaj dwa wąskie regały, stół z trzema krzesłami i stary kaflowy piec. Pokój nie ma własnego okna. Światło dzienne wpada przez szklaną ściankę ulokowaną na wprost wejścia. Za nią widoczny jest pokój numer 205 z dużym oknem. Regały z brązowego drewna stoją przy ścianie z drzwiami na lewo od nich. Na półkach fioletowe segregatory. Stół z brązowego drewna zajmuje środek pokoju. Ma wymiar 2 metry na metr. Obrotowe krzesło ustawiono między blatem a ścianą na lewo od wejścia. Tapicerowane krzesła z beżowej tkaniny po drugiej stronie stołu. Piec znajduje się na wprost wejścia, w lewym rogu. Ma metr szerokości i długości. Wznosi się na wysokość 2 metrów. Pokrywają go lśniące ceramiczne kafle w kolorze spłowiałej zieleni. W górnej części zdobią je roślinne, wypukłe ornamenty. Na ścianie nad stołem wisi czarno-białe zdjęcie wydrukowane na płótnie. Jego wymiary to 2,20 na 1,20 m. Przedstawia drewniany pomost małej przystani niknący we mgle. Pod szklaną ścianą stoi donica z pnącą rośliną wysoką na około metr. Pokój numer